Szczęść Wam Boże wszystkim z mojego pola. Niech Wam się darzy, wiedzie i dobrze dzieje na Waszych polach, Waszych ogrodach. Dzisiaj będę wysadzała pomidory, no i w związku z tym nagram tutaj odcinek, ale na samym początku chciałam Wam wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze pod wczorajszym filmem odnośnie moich początków na YouTubie i odnośnie tych 100 tysięcy, które już wybiło na moim kanale. Do dzisiaj nie mogę w to uwierzyć, bo jakoś nigdy nie przywiązywałam wagi i nadal nie przywiązuję do licznika, do statystyk, bo nie są one moim jakimś takim priorytetem, celem. Moim celem jest no, przekazać Wam trochę tego, co ja wiem od starszych osób i gdzieś podzielić się taką radością, pokazać przyrodę, pokazać trochę zakątków, w których się obracam, może ciekawych osób i tak dalej, i tak dalej. Co nie znaczy, że nie cieszę się z tych wyników, bo owszem, bardzo się cieszę i bardzo Wam za to wszystko dziękuję, ale to, co zawsze powtarzam, nie one są priorytetem. Czy będzie 100 tysięcy, czy będzie 1000 subskrypcji, to naprawdę nie ma tak naprawdę znaczenia. Ważne jest tu to, co my mamy do drugiego człowieka i ważna jest ta garsteczka, mała garsteczka, a ciepłych, dobrych, szczerych i uczciwych osób, bo statystyki tutaj to naprawdę są tylko cyferki, za które w tym momencie bardzo, ale to naprawdę bardzo Wam dziękuję. Jest w tym wszystkim też jeszcze i moja rodzina, ale rodzina stoi ponad wszystkim, jest ponad wszystko, to jest mój priorytet i będzie za tydzień kolejny odcinek właśnie odnośnie mojej rodziny, jak to się wszystko zaczęło tutaj na zachodzie, skąd to się zaczęło, skąd w ogóle taki plan, żeby tu akuratnie w to miejsce przybyć na zachód, jak zaczęła się moja droga z Edziem, jak żeśmy się poznali, no i oczywiście jak moja rodzina wpłynęła też na YouTube, ale to będzie osobny odcinek, bo tak jak mówię, rodzina jest ponad. No, to będzie tyle na sam początek. A teraz do pomidorków. Część pomidorów będę wysadzała tutaj na ogrodzie w polach, a część w domu. Dlaczego podzieliłam na... Dlaczego dzielę na części? Dlatego, że tutaj ciągle zmagamy się z aurą i tak naprawdę no nie wiem, co mnie tutaj jeszcze czeka. Być może przyjdą kolejne deszcze, być może nawet przyjść za tydzień, dwa miesiące woda, bo już tak niejednokrotnie było. No i chcę oszczędzić chociaż tych 20 sztuk i będę sadzić w donicach, w wiadrach koło domu, a te tutaj pomidorki pójdą. Tutaj obok mam maliny, maliny, które Edziu przywiózł mi z Bieszczad. I dzisiaj niespodzianka, bo jedna wisi tutaj już czerwoniutka, kolejne dwie dojrzewają, ale to zostawię, jak zaraz Edziu do mnie dołączy, to będziemy ją tutaj na połowę, na spółkę szamać. Być może jeszcze tam gdzieś znajdę kolejne. Bardzo one tutaj cierpią z wyniku mokra. Tutaj stała cały czas woda. Nie szło tutaj tych malinek wyplewić i one zarosły. Mało tego, one pożółkły. Niestety pożółkły. Tutaj część no zginęła, zwiędła, zmokra. I tak one wyglądają. Te młode pędy, no jak cię mogę, gdzie złapały troszeczkę wyższej górki, to jeszcze są bardzo ładne zielone, ale gdzie niżej, no niestety wyglądają jak wyglądają. Piękne maki tutaj w nich kwitną, pszczoły od rana i wszelkiego rodzaju zapylacze chodzą, no i widok jest ładny, chociaż nie do końca taki jak powinien być. Z naturą niestety się nie dyskutuje. Z nią co najwyżej można spróbować,
podkreślam, spróbować zagrać w pokera. No ja tak sobie chyba tutaj już z nią gram w tego pokera. Ona mi teraz postawiła kontra, no to ja jej dam re i będę sadzić tutaj pomidore i zobaczymy, co teraz natura mi odpowie na moje re. Pogodę do wysadzania pomidorów mam dzisiaj idealną. Jest chłodno, pochmurno, więc nie będą one tutaj już na starcie cierpiały z upałów, bo niestety stały w doniczkach bardzo długo. Korzonki już zaczęły mi wybijać pod doniczką. No i teraz jak będę je przesadzać, na pewno one by tutaj klapły mi troszeczkę, bo ten korzeń będzie zruszony. Wcześniej nie szło ich wysadzić, bo tutaj cały czas stała woda. Warunki były okropne, no nie było gdzie ich posadzić i tak one stały. Już zaczęły mi w tych doniczkach kwitnąć, co niektóre tam w domu już mają owoce. No ale trudno, co zrobić? Taki rok i trzeba się z tym pogodzić. No i teraz stanowisko. Pomidor wymaga bardzo dobrego stanowiska, bo w przeciwnym razie, jak posadzimy go w byle co, to niestety on będzie marny, będzie nam żółkł, będzie narażony na wszelkiego rodzaju choroby. Powinien mieć ziemię bardzo próchniczną, bogatą w składniki pokarmowe. No i najlepiej taką ziemię jest przygotować. Już rok wcześniej powinno się to robić. Dać obornik, posiać poplony, żeby było dużo materii organicznej w glebie. Wtedy pomidor będzie bardzo pięknie plonował, będzie silny, zdrowy, no i da dużo owoców. Lekko nie jest. Największą zmorą u naszych kochanych pomidorków są niestety wszelkiego rodzaju choroby grzybowe, bakteryjne, no i trzeba z nimi walczyć. Ale żeby walczyć skutecznie, trzeba niezwykłej systematyki. Często dostaję od Was SMS-y i piszecie, że coś się na pomidorze zaczyna dziać. Co robić? To już jest za późno często. Trzeba działać zapobiegawczo. Już od momentu wysadzania na pole, nawet wcześniej, bo ja też robię oprysk, jak tylko już je rozpikuję. I tak co tydzień, co 10 dni naprzemiennie. Nigdy nie stosuję jednego środka, bo to jest tak samo jak i człowiek. Uodparnia się na leki, jeżeli bierze długo jeden. Tak samo i roślina, ona się uodporni. Ja stosuję naprzemiennie oprysk szczosnku, oprysk z drożdży, oprysk sody i emy. Kiedyś moja babcia, starsi ludzie też stosowali opryski, stosowali sodę, stosowali powiedzmy czosnek, bo to są stare metody. Nie było emów. Dzisiaj, no wiadomo, też nam się i warunki klimatyczne zmieniają. Powietrze mamy bardziej skażone. Deszcz również nie jest do końca taki, wiecie, naturalny, więc trzeba się wspomóc chociażby takimi środkami jak emy. Emy to są naturalne szczepy bakterii, bo jest bardzo dużo zapytań o te emy, co to jest. Ja w linku, znaczy w linku, w opisie kliknijcie palcem w tytuł tego filmu, podam Wam numer telefonu tam, gdzie ja zaopatruję się w emy. Tam jest fachowe doradztwo i uzyskacie wszelkiego rodzaju informacje na temat tych emów, włącznie z możliwością zakupu ich. Z tym tylko, że też pamiętajcie, że dane emy trzeba dostosować do własnych potrzeb, bo tam są i duże opakowania, i małe, także pytajcie się o to. I warto, bo naprawdę ja tutaj polecam, bo sprawdzam to już w sumie chyba trzeci rok. Będę emy stosować, stosuję emy i one mi się sprawdzają. Tutaj na starcie robię sobie właśnie już oprysk, bo one dzisiaj będą tutaj wysadzone. Pogoda jest jaka jest, może za chwilkę padać. I też robię z emów. Green Alga na litr wody daje tutaj im, bo norma jest od 15 do 20 ml na litr. Ja daję tą górną granicę z tego względu, że te pomidorki
A, już przestały w tych doniczkach. Idą do mokrej ziemi. Być może za chwileczkę będą miały mokro z góry, więc tutaj daję górną granicę. 20 ml Green Alga, 20 ml EMA 5 z wrotyczem i 20 ml dałam humusu. Humus mam z borowiną, też kupiony tam. I też Wam powiem jako taką ciekawostkę, że w tym punkcie, w którym będziecie mieli numer, EMY są do sprzątania, EMY są dla naszego zdrowia. Ja osobiście obecnie teraz korzystam z EMów na poprawienie flory bakteryjnej jelit, bo mam troszeczkę problemy. Biorę już, żeby Was nie skłamać, chyba tydzień czasu i efekt naprawdę jest. Mam dużą ulgę, czuję się bardziej komfortowo, no i widzę już tego efekty. Moja mama bierze EMY z kolagenem na stawy, bo cierpi już na te stawy. Wiadomo, życie ją nie oszczędzało, pracowała w bardzo ciężkich warunkach na gospodarstwie, no i na te stawy cierpi. Też bierze tydzień czasu te EMY z kolagenem. Jeszcze jakiegoś takiego efektu wow nie ma, bo to jest dopiero 7 dni. Stawy, wiadomo, że to jest taki złożony temat, bo one z upływem lat, z upływem utraty kolagenu, jeżeli go nie dostarczamy w naturalnej postaci, ulega zniszczeniu. A jeżeli brakuje kolagenu, to niestety może dojść do łamliwości kości. Tutaj wszystkie te przeguby stawowe trą o siebie z braku właśnie kolagenu. Kolagen odpowiada za utrzymanie poziomu tej takiej mazi międzystawowej i to jest bardzo ważne. Jeżeli brakuje kolagenu, tak jakby wysycha ta maź. Nie ma mazi, no to jest tarcie. To jest tak samo jak tryby. Jeżeli nie są nasmarowane smarem, one skrzypią, jęczą, potrafią się rozlecieć. Jeżeli smaru dostaną, chodzą jak w zegarku. Także tutaj Wam to mogę już polecić, bo sprawdziłam na sobie, ja czuję przynajmniej ulgę. A teraz poczują, mam nadzieję, moje pomidorki. O, tutaj jeden już jest właśnie z owocem. Jaki owoc? Jeszcze, ja się śmiałam dzisiaj rano, że jeszcze dobrze nie wysadzę, a zaraz będę zbierać. No chyba, że pozbiera za mnie woda. Opryskane i teraz sadzę. Wiem, że prawdopodobnie kryję szare tyły w sadzeniu pomidorów. Macie już dawno powysadzane. No ja tutaj nie miałam takiej możliwości. Dzisiaj jako takie warunki są, więc zaczynam wysadzać. Opryskałam je, ale tutaj też bardzo istotna uwaga. Wszelkiego rodzaju opryski robi się w godzinach wieczornych, jak już jest słońce bardzo nisko, roślina jest schłodzona, a EMów nie stosuje się w dni słoneczne, jak jest wysoka temperatura, one lubią chłód i nawet taką delikatną wilgoć, mrzawkę. Dzisiaj robię to w dzień z tego względu, że jest pochmurno, jest chłodno i cały czas mam takie wrażenie, jakby utrzymywała się taka delikatniuśka mrzaweczka, coś muska tą skórę. Nie pada deszcz, nie widać tej mrzawki, a jednak coś jest. Dosyć duża wilgoć w powietrzu, także na stosowanie EMów idealna pora. I teraz, jeżeli ogród jest tak jak tutaj u mnie, super przygotowany, bo tutaj poszły i poplony, i obornik, poszła mączka bazaltowa jesienią i wiosną, poszedł popiół, więc tutaj tak naprawdę to pole już nic więcej nie potrzebuje poza skorupkami z jajek. Skorupki z jajek zawierają bardzo dużo wapnia, który z kolei odpowiada za powstrzymywanie suchej zgnilizny u pomidorów. To są takie te czarne plamki, jak pomidor dojrzewa i ma później taką czarną plamkę. Także skorupki jajek zmiażdżone pod korzeń i tutaj teraz bezpośrednio na te skorupki wsadzam mojego pomidorka. Jeżeli macie ziemię gorzej przygotowaną niż moja, bardziej ubogą w składniki pokarmowe, nie poszły poplony, nie mieliście obornika, to sadząc pomidora
można śmiało pod korzeń dać mu troszeczkę szczyptę drożdży. Można dać świeżą pokrzywę, można dać żywokost, można dać szpinak. Można również, jeżeli zdobędziecie obornik przekompostowany, sypnąć garść obornika, delikatnie przyprószyć ziemią, na to sadzić pomidora. Oczywiście podstawa skorupki z jajek, one być muszą, bo to nawet moja babcia już te skorupki z jajek pod pomidory dawała, chociaż ona robiła często tak, że jak był obornik, wszystkie skorupki wywalała na obornik, to tam leżakowało, przekompostowywało się i ona później to dawała. Ale też pamiętam, jak dawała właśnie skorupki z jajek pod pomidora. Bardzo dobrze sprawdza się chleb. I tutaj pamiętam to też, jak babcia to robiła. Zawsze stary chleb, który został niezjedzony, dzień wcześniej, przed wysadzaniem pomidorów, namaczała w mleku. Brała do wiadra mleko i moczyła chleb. Ile tego mleka, ile chleba? No, rzucała chleb, bo to były takie duże bochenki. Pewnie pamiętacie, jak kiedyś wyglądało pieczenie chleba i taki bochenek ona tłukła młotkiem, bo on był już często czerstwy. Wkłada i zalewała mleczkiem tyle, aby ten chlebek był zakryty. I na drugi dzień zrobiła się papka. I ona tą papkę brała tak do ręki, garść dawała do dołka, przysypywała delikatnie, na to ustawiała pomidora i tak właśnie je sadziła. Pomidory rosły jak szalone. No wiadomo, chleb to jest mąka, tam są drożdże, mleko, to już jest w ogóle białko, wszelkiego rodzaju mikroelementy. No i tak właśnie moja babcia te pomidory sadziła. I bardzo dobrze jest właśnie tak sadzić pomidory, jeżeli żeście je już wysadzili. Ziemia jest uboga, a tego nie zrobiliście, możecie taki chleb śmiało jeszcze namoczyć i pomidorka rozkopać na odpowiednią głębokość, niekoniecznie wielką, i tego chleba dać, obłożyć i przykryć ziemią. Przykryte musi być, bo będzie parowanie, ten chleb będzie wysychał, nawet może zajść proces pleśnienia, także tutaj koniecznie trzeba to przykryć. Możecie to śmiało jeszcze teraz zrobić. Ja swoje pomidory skracam, bardzo je skracam, bo one mi dosyć już w tych doniczkach wybiegły i wsadzam je tak głęboko, jak tylko mi się to da. Pomidor ma właściwości takie, że potrafi wypuszczać słodygi korzeń. On ma tutaj, jak się przyjrzycie, zobaczcie, takie włoski białe. Nie wiem, czy to widać do kamery. Ma włoski białe i jeżeli tego pomidora wsadzimy na taką głębokość, czy taką, on z tych włosków wypuści korzenie takie jak tutaj i będzie bardzo ładny system korzeniowy. Skracanie to jest nic innego jak głębsze wsadzenie pomidora i poza tym, że zmniejszy jego wysokość, to co najważniejsze, taki pomidor wypuści większy system korzeniowy, a jak wypuści większy system korzeniowy, będzie bardziej stabilny, będzie silniejszy i co najważniejsze, będzie głębiej sięgał wody, bo pomidor posadzony równo z doniczką, tutaj ma bryłę korzeniową, on ją jeszcze troszeczkę głębiej puści i powiedzmy będzie na takiej wysokości pod powierzchnią, ale jeżeli wsadzimy go tak głęboko, on już będzie pod powierzchnią gleby o tych 20 cm głębiej, a co za tym idzie, będzie głębiej pobierał wodę. I teraz podlewanie. Jak podlewać te pomidory? Po posadzeniu zawsze podlewałam obficie na drugi dzień, bądź tego samego dnia, zależy jakie były warunki. I zostawiałam takiego pomidora, dopiero po tygodniu go podlewałam, po to,
aby system korzeniowy się nie rozleniwił, żeby on zaczął szukać. On na starcie dostał wody i później w procesie wzrostu, w procesie tych upływających dni, tej wody zaczynało brakować, więc on szukał, szedł w głąb. Tutaj zaczęły po skróceniu wytwarzać się z tych włosków kolejne korzenie, które również szły i szukały składników pokarmowych wody. Także to jest bardzo, naprawdę bardzo istotne, zwłaszcza teraz w suchych latach. No ja tutaj, moje korzenie to się rozleniwią bardzo, bo one tutaj wilgoci mają dosyć sporo i prawdopodobnie nie pójdą w poszukiwaniu wody głęboko w głąb. Chociaż no tutaj na całej takiej głębokości, jak tylko szpadlem się kopie, bo jest rzeka blisko, łapie to wszystko poziom wody gruntowej, więc tutaj jest całkiem inna sytuacja. Te korzenie prawdopodobnie będą szły i nawet jeżeli przyjdzie sucho, to zanim dojdzie do tego korzenia, to on już tam się gdzieś ukorzeni, ustabilizuje, usytuuje w tej ziemi i nie będzie, mam nadzieję, cierpiał suszy. Właśnie przyszedł mąż i rzekło się. I jemy malinkę. Pierwszą, bieszczacką. Pół ja, pół ty. Ale czy to, żeby to równe połowy były, a nie tak. Już widzę, no. Żeby to na ćwiartkę zalatuje. No co na ćwiartkę? Gdzie na ćwiartkę? No, jakaś taka mniejsza. No dobra, masz tą większą. Jak no to przecież się... ty masz większą. No gdzie ja mam większą? No popatrz. Pojedziemy do domu i zważymy, co? Dobra. Tak za 2 dni byłaby jeszcze smaczniejsza, ale nie doczekała 2 dni. Pyszne. Rząd pomidorów wysadziliśmy. No i teraz jedziemy po kolejne pomidorki. No i wracamy tutaj z pomidorami kolejnymi. Co chciało? Co chciało twoje kochanie? A zobaczyć, jak ty pracujesz. Posileni malinką ruszamy dalej do pracy. Edziu tutaj wysiewa dalej słonecznik. Tam posiał kilka dni temu przed niedzielą. Wschodzi już nawet ten słonecznik. A tutaj liczyliśmy, że może ta dynia jeszcze powschodzi, która była wysadzana pierwotnie, no ale niestety nie wzeszła. Tu gdzieś niegdzieś góreczkami jest, a pomiędzy nią posiany słonecznik. I ten właśnie wszedł. Tutaj ona nie powschodziła, no to teraz dosiewać będzie kolejny słonecznik. Ziele też rośnie szalenie, no ale tak czekamy tutaj na dzień słońca, to zaraz traktorkiem przyjedzie z kultywatorkiem i tutaj te międzyrzędzia przekultywatorkuje, a ja motyczką pomiędzy dynią tutaj przeskoczę, no i będzie czyściutko, aby tylko słoneczko przyszło. Edziu już posiał słonecznik tam, gdzie dynia teraz sieje, tutaj tak z ręki, byle jak. Tu mieliśmy posianą facelię. To jest ten kawałek pola, na którym jest pierwszy ogród, drugi ogród, warzywa z ogórkami. I tutaj mamy około 2 hektarów w jednym areale ornego i była posiana facelia. Ale po tych deszczach ta woda stała tu, stała tam, stała na całym, można powiedzieć, areale. I niestety facelia powymakała. I tak tutaj, gdzie najgorzej wymokła, to stależował to wszystko, bo jej po prostu nie było, a tam góreczkami się ostała, no to zostawił. I tutaj teraz idzie tak, z ręki rzuca słonecznik, po południu przyjedzie z siewnikiem, ciągnikiem i będzie siał kolejną facelię. I tak jak wyskoczy i słonecznik, i facelia, facelia oczywiście szybciej zakwitnie, będzie kończyła ona kwitnienie, wtedy będzie kwitnął słonecznik i te pszczółki będą miały cały czas tutaj pożytek. A ja w tym czasie skończyłam już wysadzać pomidory. Być może przywiozę jeszcze, bo mam ich jeszcze dużo. Dosadzę 4. rząd, zobaczę. Podejmę decyzję w domu. I teraz
jeżeli macie warunki pustynne, że świeci słońce, bardzo dobrze jest pomidory podlać kilka dni po posadzeniu aspiryną. Jedna tabletka aspiryny, zależy jak te pomidory wyglądają. Jeżeli są takie marne, to na 3 litry. Jeżeli są ładne, to jedna tabletka na 5 litrów wody i podlewać litrem kilka roślinek. Jest aspiryna 500 mg i jest chyba 325. Powiem Wam, że ja nigdy nie zwracam uwagi, ile ona ma miligramów, jaką kupię, bo jest ją ciężko dostać, nie musująca, tylko w tabletkach. To taką wtedy stosuję. Aspiryna bardzo ładnie rozbuduje system korzeniowy i uodporni tą roślinę na warunki. Jeżeli już pomidory są dawno posadzone, możecie również podlać. Ale świetny jest też oprysk na pomidory, na paprykę, na ogórki. Aspiryna uodparnia na pustynne warunki, na bardzo duże upały. Ona tak jakby pobudza system immunologiczny rośliny do walki z przeciwnościami. No, aspirynę przyjmuje się, jeżeli mamy gorączkę. To wtedy organizm się broni. Podana aspiryna wytwarza odporność na wysoką temperaturę. Tak samo i tutaj roślina dostanie taki bodziec. Jeżeli tą aspirynę listkami pobierze, dostanie bodziec, oj, chyba jest za gorąco. I tak jakby zacznie wysyłać wszystkie swoje siły witalne do walki z tym upałem. Dzięki właśnie aspirynie. Także warto jest stosować. Ja już stosuję kupę lat aspirynę w trakcie upałów i naprawdę to działa. Wiem, że wielu z Was też już stosuje i też u Was to działa. Kwiaty można aspiryną podlewać. Wszystko. Aspiryna ma właśnie takie właściwości wzmacniające, uodparniające na wysokie temperatury. Jak często? Ja z reguły podlewam po posadzeniu zaraz 2-3 dni raz. W tym roku podlewać nie będę, bo one tutaj mają takie idealne warunki do rozwoju korzenia, że aspiryna nie jest im potrzebna. Także to też trzeba tutaj zwracać uwagę, co danej roślinie jest w danym momencie potrzebne. Na pewno je opryskam, ale to dopiero dzisiaj poszły emy. Mamy poniedziałek, więc dopiero myślę środa, czwartek opryskam aspiryną i koło soboty już tutaj znowu zrobię oprysk albo z drożdży, albo z czosnku, bo ostatnio pryskałam sodą, także teraz tutaj albo będą drożdże, albo soda. I jeszcze się zastanowię, co. No i teraz niech one rosną, wilgoci mają. Niedługo tutaj przyjdę z palikami, będę od razu paliki wbijała, żeby już stały, bo teraz one będą się, te rośliny, wzmacniały. No i co? Jakie dokarmianie? Ja tutaj większego dokarmiania do nich stosować nie będę, z tego względu, że tu jest świetnie przygotowane pole. Ale na pewno będzie gnojówka z pokrzyw, bo to jest azot. Na pewno będzie humus, bo humus jest materią taką organiczną, więc tutaj będzie się dobrze sprawował. I gnojowa z żywokostu, bo one już wchodzą, niektóre w fazę kwitnienia, więc będą potrzebowały dużo potasu. Być może nawet gnojówką z żywokostu za ze 2 tygodnie je opryskam, ale to będę widziała, jak one będą wyglądały. Edziu kończy siać, ja tutaj posadziłam, zwijam swój majdan i pakujemy się do domu, bo później po południu albo przyjadę tutaj do pielenia warzyw, albo wezmę się za przyszykowywanie podwyższonych grządek. Dlaczego, co i jak, to zrobię odcinek. Pokażę Wam, jak w najprostszy sposób zrobić grządkę podwyższoną, jak zrobić to dobrze, żeby nie narobić sobie więcej szkód, i też powiem Wam plusy i minusy takich grządek, bo niestety minusy są duże, o czym się niestety nie mówi, i później ktoś, kto sobie zakłada grządkę podwyższoną, zderza się z rzeczywistością i zaczyna się zastanawiać, czy aby dobrze zrobiłem. Owszem, one są dobre, ale trzeba
pewne zasady zachować i przede wszystkim trzeba wiedzieć, na co jesteśmy narażeni, z czym się zderzymy, jeżeli będziemy mieli podwyższone grządki. Ale to odcinek będzie już kolejny, także no nie wiem, co także. Także będę się z Wami na dzień dzisiejszy żegnać. Życzę Wam radości, uśmiechu i przede wszystkim odpowiedniej pogody dla każdego regionu. Tam, gdzie dużo pada, trochę więcej słońca. Gdzie jest tego słońca ogrom, życzę naprawdę deszczu. Tak, żebym to mogła, żeby to było możliwe, to bym pchała te chmury siłą do Was. I tego Wam życzę. Do następnego!